Witam serdecznie w kolejnym wydaniu InfoDesk. Sponsorem tego odcinka jest MMM Brecki Brothers. Witam, dzisiejszym naszym gościem jest Andrzej Bikiewicz, były zawodnik Arki Gdynia, Bałtyku Gdynia i Lechii Gdańsk. Z Arką Gdynia zdobywca Pucharu Polski w 1979 roku. Po karierze piłkarskiej trener Arki Gdynia i Lechii Gdańsk. Gościnnie w Longford. Witamy panie Andrzeju. Witam, dzień dobry. Panie Andrzeju, według statystyk pomiędzy 18 a 20% populacji Irlandii to Polacy. W związku z tym pewnie część naszych serc dalej jest nad Wisłą razem z zawodnikami z polskich klubów. Jak w pana mniemaniu zmienił się polski futbol w przeciągu ostatnich 20 lat? No futbol się zmienił, bo wszystko się zmienia. I świat, i Polska, i Irlandia, i także piłka nożna. W Polsce się zmieniło o tyle, co tak drastycznie widać na przykładzie pierwszej ligi polskiej, ekstraklasy tak zwanej, że coraz więcej jest zawodników zagranicznych, a coraz mniej młodych Polaków, ponieważ młodzi Polacy, w ogóle młodzi zawodnicy, w Polsce to bardzo odczuwamy. Jeżeli trochę lepiej zaczynają grać w piłkę, są wykupywani przez bogatsze kluby z zachodu, no i tam traktowani są jako inwestycja. Działa to nawet na takiej zasadzie, że jak kupią pięciu czy nawet więcej, a jeden się sprawdzi, to dla nich i tak to jest interes, a z drugiej strony wpływa to niedobrze na poziom polskiej ekstraklasy. Dziękuję. Jak już wspomniał pan o młodych zawodnikach, no może tutaj odejdziemy trochę od tych młodych, o których pan mówi, a mamy na myśli te nasze latorośle, czyli nasze dzieci, które zaczynają tutaj w Irlandii kopać piłkę. Jakie miałby pan dla nich rady i kiedy pan widzi, że kończymy z kopaniem takim piłki dla zabawy, a zaczyna się taki porządny trening, żeby wejść na te szczyty, tak jak pan? No taki, no, zacznijmy od tego, że na szczyty to ja nie wszedłem, nie? Ale już wracając do początku pytania, no to trudno określić taki, nie wiem, czy poziom, czy moment, gdzie to amatorskie uprawianie piłki, czy w ogóle gra w piłkę dla zabawy, później może być graniem w piłki jak gdyby zawodowo, czy po prostu na jakimś wyższym poziomie ligowym. Ponieważ no, generalnie piłka nożna, tak jak każdy sport, polega na masowości. Trzeba zaczynać szkolenie od jak najniższego wieku i zrobić to na po prostu masowo, na dużą ilość zawodników, że tak powiem, trenować, szkolić i testować, żeby z tego wyłoniły się jednostki, które później będą grały w zawodowym futbolu, czy w naszej nawet, powiedzmy, pierwszej lidze. I to cały sport, czy generalnie piłka nożna, także polega na masowości. I tutaj nawet statystycznie rzecz biorąc, no to określają niektórzy, że z tych ludzi, z tych chłopaczków, którzy zaczynają grać w piłkę, zaczynają się bawić w piłkę, no to powiedzmy 1 na 1000 później zaistnieje w futbolu takim zawodowym. Dlatego masowość tutaj jest podstawą tego wszystkiego. Mówiąc tutaj o naszych dzieciach, które zaczynają swoją karierę albo chcą zacząć karierę w piłce nożnej w Irlandii, pan tutaj przyjeżdża do rodziny. Powiem pan, czy interesuje się pan troszeczkę irlandzkim futbolem i czy on jest podobny poziomem do tego, co możemy zaobserwować w Polsce? No jeżeli chodzi o futbol irlandzki, no to interesuje się o tyle, że wiadomo, jak jest mecz międzypaństwowy i gra tam reprezentacja Irlandii, a zdarzało się, że gra też z Polską, no to oczywiście oglądam. Parę lat temu, jak byłem tutaj w Longford, to byłem też na meczu ligowym miejscowego zespołu, który grał w drugiej lidze. Z tego co wiem, to teraz znowu gra w pierwszej i tak z roku na rok raz awansują, raz spadają. Przynajmniej z tych czasów, jak ja to śledziłem. Na dzisiaj chyba są w pierwszej lidze. To tyle, a tak, no to chyba, że przypadkowo zobaczę na jakimś trawniku, jak chłopacy sobie grają w piłkę, no to mogę poobserwować, bo nic więcej nie mogę powiedzieć, bo więcej nie widziałem. Irlandia jako kraj, jako ludzie, co pan myśli? Lepiej niż w Polsce, gorzej? Co pan w ogóle myśli tutaj o Irlandii i o Irlandczykach? No,
ja mam same sympatyczne wrażenia. No, tak jak się, no nie wiem, chodzi, jeździ czy ogląda, no to, to życie jest spokojniejsze jak gdyby niż w Polsce, no, a szczególnie spokojniejsze jest w Longford niż w Gdańsku. No bo wiadomo, pewnie to się bierze też z tego, że Gdańsk jest większym miastem, a Longford dużo mniejszym, ale tutaj z kolei się odczuwa jakiś taki spokój i jeszcze do tego, jak się dołoży ten zielony kolor wszechobecny, te trawniki, no to to wszystko działa na człowieka tak generalnie uspokajająco. Nie ma takiego pędu, moim zdaniem, jak to się obserwuje w Polsce czy w Gdańsku. Największy sukces Andrzeja Bikiewicza to? No to na pewno w tej mojej tam pseudokarierze, że tak nazwę, piłkarskiej, to zdobycie Pucharu Polski z Arką Gdynia w roku 1979, no i gra w pierwszej lidze polskiej. To wszystko, można powiedzieć. Dziękujemy panu bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy pana mogli gościć zarówno w Longford, jak i przed naszą kamerą. A już za chwilę Anna Węglarczyk i jej kolejny gość. Zostańcie z nami. Udało się. Polski sport siatkówką stoi. Sukcesy naszej drużyny narodowej napawają nas dumą i przyciągają na hale i przed telewizory rzesze oddanych kibiców. Czy to zainteresowanie udało też się przenieść tutaj do Irlandii? I czy także wierni kibice są na Zielonej Wyspie? O tym porozmawiam z moim kolejnym gościem, Grzegorz Wiecheć z drużyny Longford Smashers. Grzesiek, jak moja zagrywka? Świetnie, udało się. Grześku, czy sport, jakim jest siatkówka, w ogóle istnieje w Irlandii? Tak, istnieje, choć jest na bardzo niskim poziomie. Nie mają pojęcia, o czym rozmawiamy. Jeżeli mówimy o siatkówce, o volejbolu, oni nie mają zielonego pojęcia, czym to się je. I jakie są takie podstawowe twoje wskazówki i jak tłumaczysz tą dyscyplinę? Tłumaczę w ten sposób, że jest to sport dla i kobiet, i mężczyzn, i dla dzieci, dla wszystkich, w każdym wieku. Dwie drużyny po 6 osób, siatka między nimi i trzeba przebijać piłkę. Najprościej. Czy w takim wypadku udało ci się zachęcić kogoś, kto zupełnie nie słyszał o takiej dyscyplinie sportu, do tego, żeby ją spróbował tutaj uprawiać? Uprawiałeś kiedyś siatkówkę? No, w UEF-ie, w szkole. Okej, to nie będę cię przekonywał, żeby spróbować jeszcze raz. Nie udało mi się. Irlandczyka bardzo ciężko jest, chociaż chcą przyjść, zobaczyć trening. Jeżeli będą mecze, to prawdopodobnie będą też Irlandczycy przychodzili. Jest pani menadżer naszej hali, która była na naszych treningach i ją się udało namówić. To zacznijmy od początku. U ciebie jak zaczęło się zainteresowanie siatkówką? W podstawówce, w 7 klasie zostałem wybrany do reprezentacji szkoły. Później w technikum też przez 5 lat grałem w reprezentacji szkoły. I pod koniec 5 klasy technikum grałem w Wawelu Kraków. Dość znana drużyna w Krakowie siatkarska. Czyli to już jest taka bardziej poważniejsza liga. Rozumiem, że nie jesteś zupełnie amatorem w tej dziedzinie. Później to twoje zainteresowanie siatkówką przeniosło się razem z tobą tutaj do Irlandii. Tak, przeniosło się, ale z powodu braku miejsc do grania, szczególnie w Midlands, czyli tutaj Longford, Carrick, nie było gdzie grać, więc nie było możliwości powrotu do tego, co tak bardzo lubiliśmy za dzieciaka. Dopiero 2 lata temu grupa znajomych stwierdziła, że musi coś ze sobą zrobić, że my też potrzebujemy jakiejś rozrywki tutaj i założyliśmy klub. Czyli to była zupełnie taka oddolna inicjatywa. Zupełnie oddolna inicjatywa i myślę, że to była dobra decyzja, dobra inicjatywa. A osoby, które grają z tobą w drużynie, czy one także miały jakieś wcześniejsze doświadczenie z siatkówką? Jest to bardzo różnie. Jedni grali kiedyś w drużynach, inni nie grali nigdy. Bardzo wiele młodych osób, które tutaj przyjechały i chodziły do szkoły tutaj w Irlandii, nie miały nigdy styczności z siatkówką albo bardzo, bardzo małą.
więc to jest tak, jakby zaczynali wszystko od nowa. Czy jak wobec tego wdrażacie takie osoby do gry? Czy to już to polega na treningach, czy? W tym momencie staramy się połączyć siatkówkę amatorską z półamatorską, więc nasze treningi są dla każdego i znajdujemy czas dla początkujących też, żeby nauczyli się podstaw siatkówki. I kto wobec tego jest w waszej drużynie? Jaki to jest przekrój i wiekowy, i czy to są też panie? Longford Smashers posiada w tym momencie dwie drużyny, dwie ligowe drużyny, ponieważ my gramy w irlandzkiej lidze. Mamy drużynę żeńską i drużynę męską. Przedział wiekowy od 16 do 50 kilku lat. A jaka jest charakterystyka, jeżeli chodzi o przynależność narodową? Czy to są Polacy? Czy... Głównie są Polacy, 90% to są Polacy, natomiast mamy Finów, Włochów, Hiszpanów, Niemców, Łotyszy. I wy im też Rosjan. Tłumaczycie, na czym polega siatkówka? Nie, czy to są osoby, nie, które już ludzie, znają? Którzy pochodzą z krajów, gdzie siatkówka jest sportem popularnym, nie ma najmniejszego problemu, żeby im tłumaczyć, bo oni doskonale wiedzą, czym to się je i dają sobie doskonale radę bez dodatkowych treningów dla początkujących. Wobec tego, jeżeli siatkówka nie jest popularną dziedziną sportu, to z kim rozgrywacie mecze? Tak, rozgrywamy mecze z takimi samymi drużynami jak nasze, czyli głównie w których składach są Polacy najczęściej, Rosjanie, Włosi, Hiszpanie, Irlandczycy są tylko na dokładkę najczęściej, niestety. Także dużo jest zawodników z Indii, z Brazylii i ci głównie tworzą trzon drużyny w swoich miastach i z nimi gramy. A jak popularyzować siatkówkę w Irlandii? Jak zachęcić Irlandczyków do tego, żeby może też przekonali się do nowej dziedziny sportu? Irlandczyków jedynie myślę, że można przekonać, próbując zaszczepić ten sport od dzieciaka, czyli próbować uderzyć do szkół podstawowych i zapraszać na treningi dzieci. I to będziemy mieli w planie w najbliższej przyszłości, właśnie zachęcać dzieciaki do grania w siatkówkę u nas w jedynym w Midlands klubie. A tak naprawdę jednym z najważniejszych elementów tej dyscypliny sportu jest nie tylko same rozgrywki, nie tylko drużyna, ale także i doping. Czy są tutaj kibice, którzy was dopingują? Tak, naszymi kibicami najczęściej są nasze rodziny. Bardzo nam przykro z tego powodu, że to są tylko rodziny, a może aż rodziny. Tak, chcielibyśmy, żeby nas dopingowało więcej osób i mamy nadzieję, że tak kiedyś będzie. Nie brakuje tego dopingu, tego, który widzicie na halach w Polsce? Oj, bardzo brakuje. Chociaż ostatnio przy COVID-zie był brak tego dopingu i mniej więcej u nas tak to wygląda na każdym meczu, pomimo COVID-u. A jeżeli chodzi właśnie o treningi w trakcie lockdownu i pandemii, jak to wyglądało? Czy te treningi w ogóle się odbywały? Niestety nie odbywały się i wszystkie halowe sporty były prawie do samego końca zabronione. Czy galik, czy piłka nożna były otwarte do treningów wcześniej. My niestety musieliśmy czekać do samego końca. Do tej pory niektórzy nie mogą trenować, ponieważ my możemy, ponieważ jesteśmy tak zwanym elite sport, grając w lidze irlandzkiej, jako klub zarejestrowany w lidze w Federacji Irlandzkiej, możemy już teraz zacząć. Wszyscy pozostali czekają na decyzję, czy będą mogli wrócić do treningów w niedalekiej przyszłości. Czyli już szykujecie się tak naprawdę, rozgrzewacie się. Tak, szykujemy się, pierwsze mecze już będą w połowie listopada. To w takim razie trzymamy kciuki i życzymy szybkiego powrotu na halę. Moim i Państwa gościem był Grzegorz Wiecheć z drużyny Longford Smashers. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na treningi do Edgerstone.